Masz miejsce leżące? Tylko gdzie jedziemy? Idziemy do muzeum scientistom. No, do science muzeum. To takie muzeum rzeczy. Takie muzeum techniki, tak? No, trochę. W Londynie? No. No i co? Ferie macie teraz wolne? No. My mamy dla 2,5 tygodnia ferie. I ja straciłem ptak. Co, straciłeś? Tak. No. No i jak zawsze wycieczkę rozpoczynamy od dworca Wepsom. Jedziemy do Londynu. Będziemy mieli pociąg? Co? Z którego peronu? Numer 3. Numer 3, czyli tutaj. Ale to za wcześnie przyszliśmy. No trochę. 5 minut musimy poczekać. No. Okej. Okay. I wtedy pójdziemy na pociąg. Na pociąg. Do Muzeum Techniki. Chyba. A na jaką stację jedziemy? Victoria? No chyba. I później metro? No. No dobra, zobaczymy. No i przyjechał nasz pociąg. Jedziemy na Victoria Station. No i jesteśmy na Victoria Station. Teraz będzie przesiadka na metro. Tu mamy stację metra. Idziemy do metra. No i przyjechało na ten metro. Mamy do przejechania 2 przystanki. This is a district line train to Ealing Broadway. The next station is Wembley. Tu już mamy nawet znaki na muzeum. Idź do Exhibition Room. Metro było takie bardzo króciutkie. No gdzieś w prawo musimy iść. Pojechaliśmy na miejsce. Teraz tylko musimy znaleźć muzeum, gdzie jest. O, Five Guys jest. Mamy obiad. Jesteśmy uratowani. Kotlet schabowy. Pulpety cielęce, bigos, wątróbka cielęca, kura w rosole, filet z dorsza, sznycel cielęcy, pieczony łosoś, polędwiczki wieprzowe. O kurde. Tu przyjdziemy na obiad? No chyba tak. Polska restauracja. Nie? No słyszeliście, jakie smakołyki tutaj można zjeść. No idziemy szukać naszego muzeum. Jesteśmy na takiej dzielnicy, gdzie są same muzea. Wszędzie bardzo duże kolejki. A my idziemy do naszego. Mamy rezerwację, także chyba nie będziemy musieli stać w kolejce. No i jesteśmy wewnątrz. Jakiś program można kupić? Tu masz kosmos po kolei. Najpierw palce zrobimy i chyba później po piętrach pójdziemy. No. No chodźcie, tutaj jest kosmos.
No i co to było? Nie wiem. Nie wiesz? Dobra, idziemy dalej. Ale dzisiaj bardzo ciężko się ogląda, jest bardzo dużo ludzi. Także chyba to nie był za dobry pomysł. A to jest kuchnia kosmiczna. Konserwy, jakieś soczki. Tak to wyglądało. To jest stój kosmonauty. Zdjęcia archiwalne, jak wyglądał, jak powrócił na ziemię. Rok 1766. 300 lat ma ten barometr. Krąży wokół Słońca. Wiesz? Ale czy gdzieś tu piszą o Mikołaju Koperniku? No, na razie nigdy nie piszą. Nie piszą. Bo kiedyś była teoria, że to Ziemia stoi w miejscu, a Słońce się kręci naokoło Ziemi. A Mikołaj Kopernik odkrył, że jest odwrotnie. O, tutaj jaka niesamowita fabryka. Wszystko na centralnym napędzie. Tam jest główny wał napędowy. Wszystkie te maszyny napędzi. Tokarki, fryzarki. Są miniatury wszystkich maszyn. O, stanęło. Oho, Polski włączył wszystkie maszyny. Wtedy jak stanąłeś, tam przycisnąłeś, tak pożyczyłeś. Stara maszyna do pisania. Bardzo stara maszyna do szycia. Dwa pistolety i maszyna do pisania. Tam dziewiarska. To jest dziewiarska maszyna? A jaka? Co to jest? Nie, to jest tokarka. Co to jest? Tokarka. I takie mundury tutaj się. Dobra, idziemy dalej. No, chyba pierwsza lokomotywa, 1868 rok. No, tu się wsiadało, tu się paliło w piecu. O, jaki fajny samolot, zobacz. Na górze. A tam jeszcze ładniejszy. O, to chyba pierwszy rower. Ale spalinowy. To ten rower z silnikiem? I pierwsze aparaty fotograficzne. A ty dałoby za przewodnika, tak? Tam chyba są szczotki do zębów albo coś, nie wiem. No jakieś szczotki, ale no, no, wiem, czy to są do zębów? Nie wiem. No a tak wyglądała praca w fabryce. To jest chyba pierwszy czołg. Stanowisko,
O, odkurzacz. Hoover, taki mieliśmy w Stanach. Bardzo podobny. Ten worek miał identycznie i taką roczkę, no tu na dole był bardziej nowoczesny. Ale za dużo się nie zmieniło. W Stanach te odkurzacze to są do dzisiaj bardzo popularne. Co to jest? Co to jest? O Jezu! Ja bym na to nie chciałam. Ty wiesz, jak to bolało? O, tutaj zakładali taki świdę. Jezu! Do naszych czasów jeszcze takie prawie były. Jak do szkoły chodziliśmy, to takie były. Masakra. O! Już samochody się zaczynają, pierwsze. Trzykołowiec. Oski, chciałbyś takiego? Ja, zobacz, jakbyś śmigał po ulicy. Rezonans magnetyczny z 1983 rok. Komputer. Musimy poszukać jakiejś kartki napisać. No ale idziemy tutaj zobaczyć, co tu jest. Co to jest? A co on tu? Ale co ona tu robi w muzeum? To chyba podejrzewam, że to są manekiny. Manekiny od testów zewnętrznych. Tak, każdy test, jak się robi w samochodzie, to takie manekiny. Sprawdzają, jak kolana działają. O, nawet składać się znalazł. Niesamowity samolot wisi. Tutaj kolekcja Volkswagenów, cała ściana. Tu jakiś niezwykły samolot. Stare urządzenia, nawet odkurzacze jakieś stare, to jakaś jest... O, stara Coca-Cola, buteleczka cola i lemoniada. Coca-Cola i lemoniada stare. Ale już chyba nie nadają się do picia. Co to za statek, babcia? W 1927 rok. To jest latarnia morska. No i tak wyglądała cała w Londynie. Idziemy zobaczyć, co tu znaleźli. Co macie? O, jakieś pistolety.
Kamera. British Youth Paramount. To kamera taka. Okej. Okay. Olu, a to jest taki kamera, że jest inna. To jest traktor chyba. Takie talerze macie u babci? No! O kurde! To babcia chyba z muzeum jest. Stare wyposażenie domu angielskiego. Takie wrotki to już my mieliśmy. O! Moje papa i brody skończy. To jest ten old smoker. Tak, majka. To jest majka. Kaplica do kapusty, Hebel. Zobacz, taki bajsyk. Oh. Oski, czy to jest BMX? BMX. Nie? A co to za rower? Duży. A tu mamy oryginalną kamerę z 1839 roku. No i diligence angielskiej poczty. Babcia, tylko najgorsze jest, że niektóre rzeczy to my znamy. To jest oryginalne lustro. Co to jest? Lustro do teleskopu. O, oryginalne lustro teleskopu 1785 rok. Niesamowite. A to jest tokarka. Maszyna tkacka. No dobra. Chyba musimy zmienić branżę. A to maszyna tkacka. Zobaczcie, tu ma cały wzór zaprogramowany. Kibelek. Oh. Pokaż kibelek. To kibelek z pociągu? 1895 rok. To kolejny maszyn. Ale samochód piękny model. To jest nice. Nice, nice. Wow. Nice, nice? Nie, Rolls Royce. No to mamy statki, 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 a na dole mamy wejbusie. No, kolejna zmiana. Wchodzimy do następnej sali. Nie wiem, co tu jest. A tu jest kino. 3D, windy na górę. O! O! A tu mamy ludzki mózg. I szkielet człowieka. Yeah.
Park Albinos. Why is everyone stopping everything? Muszę i rękami. Nie wiem, co to robi, ale coś to robi. Jest plan. Idziemy na trzecie. No, tu Matylda chciała najbardziej strefa lotów. Chyba by mnie ciągła na jakiegoś symulatora. Tak czuję. No, tutaj to mi się podoba. Nic nie oglądają, polecieli. Różne silniki do samolotów. Przede wszystkim Rolls-Royce'y, z tego co widzę. Ale nie ma czasu pooglądać. Tutaj symulacje są. Matylda czeka po bilety i zaraz będziemy tutaj latać. Polski za mały nie może, a babcia się boi niestety. Będą latali GIFO, z będą Red Arrows latali takim samolotem. Zaraz tu wsiądą, mamy kapsułę. Wieczor wietro nam robi. O, po to latać korytarzami. Jeśli nie pożegają, to będzie dobrze. It's a place when you can get non-limited
drinks, and you can get so many fries, and they just fill up the whole tin or cardboard box of fries, and then pour some extra in the bag for you. And you can get really good hamburgers. Not an advert for Five Guys? No! Look! Don't put it in my drawing bag, right? No! That was 5 minutes. I think they're ready to come out. Let's have a look what state they in. Jesteś gotowa do wyjścia? Zobaczymy, czy się głowa kręci. Strasznie. Tak do mojej nogami i tak i szybko i do dołu i strzelaliśmy. No, tak się fajnie. Niesamowicie. Oski będzie uczył się spawać. Będzie spawać. A maskę do spawania założyłeś? No to ja. Co tak trzeba? Chłopie, po tej linii musisz, bo źle zespawasz. No, koster się popsuje. I wolniej. Do wujka Szymona musisz iść po maskę spawalniczą. Ale żeś nas smarkał. O, Matylda teraz ma skomplikowane spawanie. Koniec? Dobrze spawałaś? A tu jest model naszego DNA. Odkryto w 1993 roku. Tutaj można się nauczyć budowy całego człowieka. Pan objaśnia wszystko po kolei. The detail is quite amazing, really, that's gone into this. So, do you want to slide again? Okay, so we've taken away the stomach, and now you can see the kidneys. So they sit in. Stół do sekcji zwłok. O jest. Aż mnie wszystko boli. Chyba mi się nie podoba ten dział.
Bardzo strasznie jest tutaj ten dział. No i kolejne laboratorium. A teraz zrobimy ludzkiemu zdjęcie przez kropelkę. No i co wyszło? O, szczebol wyszedł. A teraz ma ten do zdjęcia. Kropelka poleciała. O, nie ma kropelki. O, teraz jest kropelka. No łapi, 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 łapi. Tu się kółeczka puszcza. No idziemy jeszcze na jakiś jeden występ. Nie wiem co to będzie. Masz miejsce leżące? Musi dać dużo basu. Kolejny eksperyment będzie słuchanie uszami. Tutaj trzeba założyć słomkę. Ale ty nie ma zębów. Zabierz zęby i zatkaj uszy. Husno. Słychać muzykę? Czekaj, idziemy do Matyldy zobaczyć. Słychać było? No. Co było słychać? Rap. Co? Bardzo dobry rap. Bardzo dobrze gra? Nie, rap. Rap? No. Aha. Teraz mama będzie próbowała. Co słychać? Muzykę słychać? Przez zęby? Muzykę przez zęby słychać. Ciekawe, jaką ma temperaturę. A ty ile masz stopni?
O, a tu można sobie rękę można sobie wziębić. O, ja mam kwadracik. Kasia lewituje w powietrzu. Do samego sufitu polecam. Polski, wygrałeś. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, teraz sensacja, teraz mamusia jedzie do góry, a język wystawia, ale szybko, szybko jedzie, zaraz będzie na górze, o, dojechała, jak się dużo waży, to szybko zjeżdża, no tego jeszcze nie było. Jeszcze ten dziadek na następnym. No niestety, ale dzień minął, zamykają, musimy wychodzić. Oski! Idziemy szukać babci. O, tu jest babcia. No i niestety wszystko to dobre. Szybko kończy. Dzień nam upłynął bardzo szybko, bardzo miło. Teraz wracamy do domu, to gdzieś nam babcia zginęła. Szukamy babci. O, jest rzeka. No, znaleźliśmy babcię. Gdzie babcia nam zgięłaś? A tu jest naturalny muzeum, ale też jest zamknięte. Ale na dzisiaj nie było tyle tych wstępów, dlatego poszliśmy do tego muzeum techniki. No, wracamy pomału. A to jest polski street music w Londynie. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, subskrybuj mój kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, który powiadomi Cię o nowym filmie. Gdybyś chciał wesprzeć mój kanał, kliknij tutaj, wybierz dowolną sumę i już.